Cześć. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że albo już mieliście okazję, albo dopiero będziecie mieli okazję trafić na nagranie opowieści wigilijnej Karola Dickensa, którą wspólnie ze wspaniałymi kolegami aktorami i lektorami zrealizowaliśmy dla was w ramach Fundacji Słowo i Kropka. No i tym samym powiększa nam się biblioteczka projektu Nasze Czytanie. Zapraszam serdecznie do odsłuchania. Mam nadzieję, że będzie Wam towarzyszyć ciepło, dobro i refleksja płynąca właśnie z opowieści wigilijnej, z tej magicznej treści, tak jak ja ją też jeszcze pamiętam z lat szkolnych. Była to jedna z moich ulubionych lektur w latach dzieciństwa mego. No i przy okazji tego, że mamy właśnie okres świąteczny i taką lekturę, a nie inną, chciałbym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze, spełniania marzeń, nie poddawania się w spełnianiu tych marzeń. Tak jak dla mnie lata temu, kiedyś marzeniem wielkim i największym było to, żeby stać się głosem, stać się osobą, która pracuje głosem i ma okazję właśnie nagrywać tak wspaniałe rzeczy jak ta. Takie dla Was marzenia niechaj się spełniają, wytrwajcie w kolejnych latach, no bo 2020 to nie jest jeszcze koniec świata, będziemy mieli kolejne 2021-2022. 5, 7, 38, 54 i tak jeszcze lata, lata, lata do przodu. Miejmy odwagę i siłę przeżywać te kolejne lata jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej. Najlepiej z dobrymi dźwiękami audio, między innymi właśnie w formie audiobooków. No i cóż, jeszcze raz zapraszam serdecznie do odsłuchania. Miłych wrażeń.